Przed wami prozatorski powrót do miasta, które już nie istnieje. Zabieram was do Syrii, do Damaszku, widzianego oczami bestsellerowego niemieckiego pisarza, a potem, kochani, zaproszę was na konkurs. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny lutowy dzień wita was Olga z Wielkiego Buka. Opowiem wam dzisiaj o Sofii, albo początku wszystkich historii Rafika Szamiego, powieści, którą recenzuję dzisiaj dla was we współpracy z oficyną literacką Noir Sur Blanc. I od razu was tutaj ostrzegam, że to nie jest taki tytuł, który łatwo jest opisać słowami, który łatwo jest w jakiś sposób streścić, ale postaram się najlepiej jak potrafię dzisiaj pokazać go w taki sposób, że udowodnię wam, że warto po niego sięgnąć. Przed oczami czytelnika rozgrywają się skomplikowane losy splątanych ze sobą bohaterów, a mianowicie Aidy i Karima. Karima i tytułowej Sofii, z którą ma syna Salmana. Salman jako opozycjonista względem panującej polityki syryjskiego rządu zostaje niesłusznie oskarżony o morderstwo i zmuszony jest uciekać z kraju. A wszystko to w przededniu tzw. arabskiej wiosny w Damaszku, który jest tutaj nie tylko miejscem akcji, ale także nieożywionym bohaterem powieści. To miasto jest tutaj centrum, to miasto jest jakby całym światem, a jego mieszkańcy są nie tylko jednostkami, ale również powiązanymi ze sobą drobinkami, które wpływają na historię samego miasta. Podglądamy ich w momentach szczęścia i bólu, ciszy i chaosu i także zaglądamy im w przeszłość. Nie wiem, czy wiecie, ale Rafik Szami, to imię i nazwisko, to tak naprawdę pseudonim pisarza, który nazywa się Sulej Fadel. I teraz uwaga, Rafik Szami natomiast znaczy dosłownie w ojczystym języku autora przyjaciel Damaszku. Ten syryjski chrześcijanin, syn piekarza, w 1971 roku przybył do Niemiec wraz z pierwszą falą gazajbarterów, czyli robotników, którzy zostali ściągnięci do Niemiec na pobyt tymczasowy. Dzisiaj Rafik Szami to jeden z najpopularniejszych autorów, najpopularniejszych pisarzy w Niemczech. Pomimo tego, że uzyskał wykształcenie niemieckie, pomimo tego, że zyskał obywatelstwo niemieckie, to on sam po dziś dzień uznaje się raczej za gościa w Niemczech i wciąż jakby pielęgnuje swoją syryjskość. Ta syryjskość właśnie podkreślana jest również przez jego prozę, dlatego że na przykład miejscem akcji nie jest wcale Berlin, ale właśnie główne wydarzenia zawsze wracają do Damaszku. Damaszku jego dzieciństwa, który był zupełnie odmienny od tego, jakim Damaszek jest współcześnie. On inaczej pachniał, inaczej wyglądał, inni ludzie tam mieszkali zwyczajnie. To właśnie do tego miasta, sprzed ruin, sprzed wojny, pragnie powrócić w swojej prozie Szami, to właśnie za tym miastem tęskni i tę tęsknotę przelewa na papier. Nie będę tutaj, słuchajcie, ukrywać. Sofia albo początek wszystkich historii to jest poetycka, niemal liryczna opowieść pełna znaczeń i pełna labiryntów. Takiej prozy, słuchajcie, nie czyta się łatwo, nie czyta się szybko, nie czyta się lekko, ale to jest taka powieść, którą należy się delektować przez dłuższy czas. Szami meandruje w tej powieści pomiędzy dziesięcioleciami, opisuje mieszkańców wtedy i dzisiaj. Opisuje szczegółowo również samo miasto, powraca właśnie do tego Damaszku sprzed lat. To bardzo tęskny portret miasta, jak i samego kraju, który my dzisiaj znamy jedynie z pełnych bólu, cierpienia i wojny, nagłówków internetowych, telewizyjnych czy z reportaży. To, co właśnie ogromnie podoba mi się w Sofii albo początku wszystkich historii, to jest, słuchajcie, taki podskórny komentarz na temat rewolucji. Szami postrzega rewolucję jako takie samonapędzające się mechanizmy społeczno-polityczne, które mimo tego, że mogą zostać jakoś wygaszone, to one jakby tlą się cały czas niezmiennie i powracają na nowo. To, co natomiast podoba mi się w Sofii mniej, to mianowicie fakt, że ta powieść kończy się tak nagle i czytelnik po prostu zostaje no jakby trochę tak porzucony po tych wszystkich dniach spędzonych z lekturą. Niemniej powiem wam tak, Sofia albo początek wszystkich historii Rafika Szamiego to jest ten rodzaj powieści, w której przepada się na długie godziny i które sprawiają samą przyjemność. A teraz, kochani, razem z oficyną literacką Noir Sur Blanc zapraszamy was na konkurs. Mam dla was dwa egzemplarze tej powieści do zdobycia. A pytanie konkursowe brzmi: zdradźcie mi swoją ulubioną miejscówkę literacką. To może być miasto, to może być kraj, to może być fikcyjna zupełnie kraina, to może być jakaś planeta. Do wyboru, do koloru. Tylko od was to zależy. Konkurs trwa do...
do 20 lutego, a ja na dniach wybiorę dwóch zwycięzców. Po więcej Sofii albo początku wszystkich historii zapraszam Was na bloga Wielkiego Buka, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! Jeszcze tutaj jesteście? Jeśli tak, to może skusicie się i obejrzycie mój poradnik, jak sobie poradzić z nadmiarem książek? A może również, jeżeli jesteście tutaj nowi, albo jeszcze nie zdecydowaliście się na subskrypcję, to chcielibyście subskrybować Wielkiego Buka? Zapraszam Was serdecznie, wystarczy, że najedziecie tutaj na logo i klikniecie przycisk subskrybuj. Do zobaczenia!